Okej, wejście na piętro już jest. Myślę, że nie będę budował większej podłogi. Pamiętajcie, że każde piętro powyżej blokuje nieco ruchy i nie pozwala wkładać figurki niżej i może powodować uszkodzenia waszych makiet. Myślę, że ta ściana tutaj, tu są schody, jest idealna do tego, żeby ją zniszczyć, ale zanim to zrobię, wytnę w niej okno. I zaraz pokażę wam dlaczego. Podchodząc do schodów mogłaby strzelać, ale my nieco zepsujemy ten efekt, ponieważ zniszczymy całą tą ścianę tutaj i aż tu do podłogi, tak więc będzie można wejść tą stroną budynku. Tej strony budynku nie będzie. Natomiast będziemy bardzo ostrożnie cięli i zaraz pokażę wam dlaczego. I tu kolejny trik, który przyszedł mi do głowy, aby to uciąć, żeby wyglądało bardzo realistycznie, najlepiej tu urwać. Natomiast jeśli boimy się, że efekt tego urwania pójdzie nie w tą stronę, co chcemy, bo ja na przykład, jak nie wiem, widać to okno, tak, widać. Nie chcę, żeby cięcie szło z tego rogu i tego rogu, a jest to najprawdopodobniej, jeśli tu urwę. Chcę, żeby był fragment tego okna zachowany. Tak więc chcę, żeby tutaj nieco szło cięcie. Dlatego też ja to tutaj natnę i dodatkowo zrobię kilka dziurek. Mniej więcej w kierunku, w którym chcę, żeby to porwanie się niszczyło. Nieregularne kształty są jak najbardziej tutaj pasują. I zanim pójdę dalej, również tą ścianę, tu też może najpierw jakieś okna powinienem zrobić. No dobra, spróbujemy bez okien. Nie tak chciałem. Okej. Nawet całkiem nieźle. I zobaczcie to okno teraz. O to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Teraz jest to pełna zasłona, za którą można się schować, w której jest okno. Wchodząc na schody, jest się za chyba pełną osłoną. Tak się zastanawiam, czy nie zrujnować tego jeszcze tutaj, tak żeby tutaj nie było osłony. Z kolei jak się już dojdzie do samej góry, to by była osłona. Ale nie wiem, to może poczekać na późniejszy etap. Więc mamy już całkiem ładny, elegancko wyglądający i zniszczony ładny budynek. Chyba jednak nie, zmieniłem zdanie. To co mówiłem, że jest przedsionkiem, to tak naprawdę będzie kuchnia. Kuchnia ładnie nasłoneczniona z kuchennym wyjściem, natomiast główne wejście zrobimy tu z tej strony i będzie to duże, może podwójne wejście do tego budynku. Tu będzie living room, będą podawane obiady, na piętrko będzie można sobie wejść do córki gospodarza i takie tam.
jak się uważnie przyjrzeć wejściom, to widać próg, który nie jest dobrym pomysłem, ponieważ figurka będzie się pojawiać dość często w drzwiach, wyglądając za nich, ostrzeliwując się, chowając za nie. Dlatego też warto zadbać o to, aby to miejsce, żeby w tym miejscu można było postawić figurkę. Ja tu zrobię taką równią pochyłą, która spowoduje, że figurka będzie wręcz wychylać się za tych drzwi. Będzie nawet wyglądać, jakby wychylała się. Postawiając tutaj figurkę, ona będzie się odginać na zewnątrz, podstawka będzie w środku, głowa będzie wystawać. Myślę, że to może być bardzo fajny, dodatkowy efekt. Myślę, że papierem ściernym zrobiłbym nieco lepszy efekt. Wygląda to mniej więcej tak. A cały budynek wygląda tak. Myślę, że jest to taki etap budynku, gdzie mogę już skończyć.